Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcasta po raz kolejny. Jak zwykle na początek dane liczbowe. Witam w moim trzecim podcaście. W całości jest to odcinek już 40, Można powiedzieć więc, że Tyflo Podcast obchodzi mały jubileusz. No szkoda tylko, że ten odcinek nie jest 6 października. Ponieważ tego dnia cyfropodcast e, Podcast skończył 7 miesięcy, więc można powiedzieć, rozwija się dzielnie. Witam e, w drugiej części e, podcastu, po, e, podcasta poświęconego Braille Milenium Millennium 20. E, no, można to liczyć jako druga część tego mojego drugiego podcasta, albo jako oddzielny podcast. No, może nie przyczepiajmy się do liczb. W każdym razie, może najpierw małe skrócone, coś w rodzaju małej skróconej powtórki z pierwszej części, jeżeli ktoś słuchał. Jeżeli ktoś nie słuchał, to bardzo polecam, żeby jednak przesłuchać. No więc, jeżeli chodzi o pierwszą część, to jeżeli ktoś pamięta, była mowa ogólnie o wyglądzie Brightlighta, o podstawach w użyciu Braille'a były podane pierwsze kombinacje takie podstawowe do poruszania się po pliku jedne z nich na przykład podam początek pliku, pierwszy, drugi, trzeci ze spacją czyli L ze spacją druga, druga kombinacja to właśnie skok na, na koniec pliku czwarty, piąty, szósty ze spacją i tak dalej polecam po prostu ściągnięcie pierwszej części na temat tego notatnika. No, jeszcze zaczerpiliśmy o konfigurację, mianowicie skonfigurowaliśmy mowę z syntezatora mowy. No, można powiedzieć, że to jest połowa lub może ta mniejsza część konfiguracji. W każdym razie no tyle mniej więcej było w tej pierwszej części na temat tego notatnika. A dzisiaj dalej skupiamy się na konfiguracji brajata. Dzisiaj w sumie cała część będzie poświęcona konfiguracji, głównie będzie mowa o menu statusu menu statusu zawiera praktycznie całą konfigurację. No może jakby się uprzeć i mierzyć to w liczbach, A to myślę, że jakieś 90%, jeżeli nie więcej to menu statusu, reszta ustawienia parametrów mowy, no i może jakieś tam drobiazgi w, w menu opcjach, w menu opcji, przepraszam. No, to może nie marudźmy dłużej, tylko przejdźmy do dzieła. No to dobrze, to przejdźmy w końcu do tego menu statusu. Jak pamiętacie, być może przechodzi się to za pomocą akordu trzeci i czwarty ze spacją. No, momencik, nie to wcisnąłem. Nie to wcisnąłem. Jeszcze raz. OK, wiecie co, może ja wrócę na razie do tych poprzednich ustawień. Czyli na chwilę zresetuję ustawienia Brightlighta. Ja to jeszcze, jeszcze za jakiś czas pokażę, jak to zrobić. Okej. Okay. Dobra, i okej, okay, tylko muszę oczywiście jeszcze go zwolnić. Głoś... Głośność jest OK. Dobra. Czyli dajemy tutaj Enter. Okej, okay, czyli wchodzimy do menu statusu. On mówi menu, menu Stanu, czyli menu statusu. I mówi od razu pierwszą opcję. To jest e, tryb konwersacyjny. On jest wyłączony. Jak mam być szczery, to trochę nie wiem, do czego ten tryb konwersacyjny e, służy. Ja szukałem w polskiej dokumentacji, w angielskiej dokumentacji i nic o nim szczerze powiedziawszy nie wiem. E, no dobra, e, teraz tak. Jak powiedziałem, e, tak samo po pliku, jak i po menu. E, tych, gdzie jest wybór jakiejś opcji, poruszamy się czwarty ze spacją i pierwszy ze spacją, czyli do przodu i do tyłu. Na pierwszą opcję skaczemy L ze spacją, na, na ostatnią czwarty, piąty, szósty ze spacją. Ja powiedziałem, że jest to menu takie zawijane, czyli jak jesteśmy na ostatniej pozycji, damy do przodu, to skoczymy na pierwszą i odwrotnie, jak jesteśmy na pierwszej pozycji. I teraz tak, to menu statusu jest. E, Dość długie. Ono jest podzielone na kilka części. Po częściach, jakby po tych grupach, poruszamy się, naciskając do przodu: piąty, szósty ze spacją, a do tyłu drugi, trzeci ze spacją. Teraz jestem na pierwszej pozycji, czyli ten tryb konwersacyjny. Aha, i opcji oczywiście włącza się, w ogóle przełącza na włączony lub wyłączony Za pomocą spacji, on mówi czy jest włączony czy wyłączony Na przykład teraz jest tryb konwersacyjny i nacisnę spację Konwersacyjny włączony Nawet mówi, że, jest, że daliśmy spację jeżeli chcemy przeczytać całość na linijce Braille'owskiej, teraz mam tylko napisane słowo konwersacyjne, daję tą pałkę, z angielska zwaną advance bar w prawo i mam napisane, czy to jest włączone, czy wyłączone. Jest napisane wyłączony. Jak dam teraz spację, to syntezator mi mówi, że jest już włączony, a jak ja chcę to jeszcze zobaczyć na linijce to mi skacze, to jest wyświetlana ta pozycja menu od początku, czyli najpierw jest konwersacyjny, daje tą pałkę w prawo i dopiero jest wyłączony. No, niektóre te opcje mieszczą się na linii C w całości, niektóre nie. Można ustawić, jak on ma to wyświetlać, to wszystko jest do ustawienia. Zaraz pokażę, co i jak. Dobra. Lepiej mieć włączony ten tryb konwersacyjny. Nie wiem, w czym to pomaga. Ja go zawsze mam włączony. Aha, jeszcze oprócz spacji to można włączać i wyłączać takie opcje T, czyli tak i N, czyli nie. O, powiedział T, a teraz go wyłączę, czyli nacisnę literę N. No właśnie, no to wciśnijmy T. Ok, niektóre opcje, poza tym, że mogą być włączone lub wyłączone, mają jeszcze dodatkowe jakieś parametry, przez nie można przebiegać spacją albo wciskając daną jakąś tam literę im przypisaną. I teraz, tak jak chcemy włączyć sobie ten tryb konwersacyjny, to yy, jeżeli jesteśmy gdzieś w środku menu statusu. No to możemy oczywiście biegać albo od razu skoczyć na pierwszą pozycję, albo też za pomocą skrótu klawiszowego. Tym skrótem dla konwersacyjnego jest G. Dobra, i teraz jeszcze jaką ma właściwość menu statusu? Ano taką, że wychodzimy, jak wyjdziemy poprzez E akord, to zapiszemy wszystkie zmiany. Jak wrócimy do tego menu statusu, to będziemy w pozycji, w jakiej ostatnio opuściliśmy to menu statusu. No dobra, to przejdźmy do konfiguracji Braille'a. Tu już pierwszą rzecz mamy skonfigurowaną. Najpierw ja może pokażę, jednak, jak się chodzi po, po tych grupach menu statusu. Czyli 5 szósty akord, teraz go naciskam. Parametry mowy, czyli to jest ta nazwa grupy. I mówi od razu pierwszą opcję mowa włączony. No oczywiście no słyszymy, że jest włączona, no bo nam syntezator mówi. Czyli pierwsza rzecz to jest parametry mowy, ale tam na początku gdzie staliśmy to się jeszcze inaczej nazywa eee, Parametry szeregowe i od razu tak konwersacyjny włączony. aha już się domyśliłem, że ta Konwersacyjny, to jest chyba coś, coś na temat, że tak powiem, tego, że urządzenie w pewien sposób jakoś prowadzi komunikację z komputerem, czy zależy jeszcze do jakiego, że tak powiem, urządzenia jest włączone, podłączone. Dobra, parametry szeregowe. Następna to było parametry mowy, to co już sprawdzaliśmy. Następne, czyli piąty, szósty akord. No to już słyszeliście, ale powtórzę, parametry ekranu Braille'owskiego i pierwsza opcja, jaka jest pokazana, monitor Braille'owski jest napisane, że włączony. Jak ja chcę sprawdzić, czy na pewno jest włączony, to daję tak zwaną tą Advanced Bar w prawo, czyli naciskam na prawy koniec i widzę tak napisane słowo WŁĄCZONY. No to dobra, do następnej grupy. Parametry edytora, tutaj sobie ustawiamy... Pierwsze to były parametry mowy, czyli tego sentysatora mowy. Drugie to, jak wiadomo, monitor brajlowski. Trzeci teraz parametry edytora. Tutaj ustawiamy sobie w jakim trybie mamy edytować pliki. Ja bliżej wyjaśnię zaraz w szczegółach. Jaką długość mają strony czarnodrukowe, brajlowskie? Jeżeli będziemy chci chcieli sprawdzać, ile stron brajlowskich czy czarnodrukowych ma dany plik. Hmm, jeszcze chyba wydruk, tutaj też się ustawia, chyba, że to jest następna y, grupa, zaraz sprawdzę. Parametry formatowania, o proszę, parametry formatowania i tutaj ustawia się różne rzeczy związane z drukarką, czyli numerowanie stron, zgodność drukarki i tego typu rzeczy. To oczywiście w szczegółach wszystko będzie powiedziane. Parametry systemowe tu jest tylko napisane wersja oprogramowania Brailite, czyli ten firmware. To jest revision 4.5 beta 3. Nowszego chyba nie ma, że tak powiem. To jest ostatnia wersja, jaka, jaka jest dostępna. I wróciliśmy do parametrów szeregowych. A w parametrach systemowych, tam mamy oczywiście poza tą informacją o firmware'ze, że mamy ustawienia, yy, mamy informacje na temat baterii, yy, takie w, na przykład o informacji co godzinę, że, że żeby nam pipczał albo mówił yy, o kontroli terminów, bo mamy też tu w braillecie terminarz i tego typu rzeczy podobne. Ok, to ja teraz. Yy, Ponieważ jesteśmy na początku, to teraz nie będę chodził po grupach. Zresztą on tylko mówi te grupy, jeżeli chodzimy właśnie poprzez te kombinacje: piąty, szósty akord, drugi, trzeci akord. Tylko teraz będę chodził po każdej opcji osobno. Czyli nasz wypadek skacze na początek. Ok. I teraz będziemy chodzić po każdej opcji. Dobra, mamy już konwersacyjny, to jest ok. Teraz wiadomo, następna opcja to jest albo przesuwamy się tym, tą pałką, bo można. Chyba kółkami też. Tak, można. Sprawdziłem właśnie przed chwilą. Można. Kółko do siebie to jest następna opcja Od siebie to jest poprzednia opcja Dobra Ale czasem bezpiecznie jest czwarty punkt z akordem Ja się teraz tak przesunę Port szeregowy wyłączony No to jest port szeregowy służący do Przede wszystkim komunikacji z komputerem Aczkolwiek tutaj jak, jak przełączymy w tryb linijki brajlowskiej, to ten port jest automatycznie samustawiany, więc właściwie tutaj tych opcji się prawie nigdy nie ustawia. No chyba, że zachodzi jakaś naprawdę niebywała potrzeba. Port szeregowy również służy do, że tak powiem, do podłączenia akcesoriów czyli wspomnianych wcześniej stacji dyskietek. I na przykład wyświetlaczy LCD, których tak szczerze powiedziawszy nie wiem, czy jeszcze można kupić. No, jak włączymy to, to on będzie szukał połączenia szeregowego i po kilkunastu chyba sekundach, może trochę dłużej, jak ja to włączę naciskając spację albo T, nie będę w stanie nic mógł na tym zrobić. Bo. On zacznie potem mówić oczekiwanie na połączenie szeregowe, oczekiwanie na połączenie szeregowe, i tak w kółko. Więc naprawdę, kiedy istnieje taka potrzeba, albo na przykład użycie programu Windisk, żeby wrzucić pliki na Braillighta i zrzucić z Braillighta, to już on to sam sobie zrobi. Naprawdę nie trzeba do tego tutaj żadnych ustawień. Dobra, następna opcja. Eee, on tak dziwnie mówi, 115 115200 bodów eee, chodzi tylko po, To się powinno przeczytać 11 000, nie 115 200 bodów. To jest prędkość maksymalna portu szeregowego. Eee, można ustawić właśnie tutaj zmienia się to poprzez spację, naciskanie spacji. No to jest oczywiście prędkość portu szeregowego, można ją zmieni zmienić, można zwiększyć, ale jak powiedziałem, do liniki brajlowskiej ona sama się ustawia. Do WinDiska chyba jest brana najwyższa prędkość, nie wiem, ale ja pokażę, jakie tu są możliwości. Czyli naciskam spację: 300 bodów, mówi 600, ale chodzi oczywiście o 600 bodów. 1200 2400 4800 9600, czyli ta najbardziej używana, na przykład właśnie przy komunikacji jako linika brajlowska czy coś takiego 19200 bodów 38400 bodów, 57600 bodów i mamy to, co było na początku, 115200 bodów. Dobra, następna opcja, bo tu chyba w sumie już nie ma co do omawiać: nieparzystość, no czyli ta parzystość bitów, o ile dobrze pamiętam. Tu w większości ustawia się brak. No bo nie wiem po co, po co ustawiać parzysta albo nieparzyste. Z pacją możemy przełączać opcję. Parzysta, parzystość. Czyli teraz mamy włączoną parzystość. Przepraszam, chyba nie to nacisnąłem. Nieparzysta. Nieparzystość, czyli po prostu brak. Następna opcja: półdupleksowe, dupleks, pełne dupleksowe, niedupleksowe, półdupleksowe. Czyli ni mniej, ni więcej tylko sposób transmisji danych półdupleksowe, czyli w obie strony, ale najpierw nadaje jedno urządzenie, potem dopiero odbiera e, d, że tak powiem komunikat od drugiego urządzenia. E, Pełny dupleks to jest oczywiście nadawanie i odbieranie jednocześnie, czyli transmisja w obie strony. No i nie dupleks, czyli tylko nadawanie w jedną stronę, o ile dobrze pamiętam. No to takie trochę sprawy techniczne, ale wiadomo chyba o co chodzi. Myślę, że to jest jasne. Następna opcja: Ośmiu, 8 bity yy, danych. No, to jest oczywiście y, 8-bitowe dane, jakie są przesyłane. Tu można zmienić to. 7-bitowe i 8-bitowe. Dobra, lecimy dalej. Może dla, dla odmiany przesunę się tą pałką. Ale tutaj Brailight teraz nie powiedział, o jaką opcję nam chodzi. Więc ja może się cofnę i jeszcze raz skoczę tutaj. Y, czwarty. A nie, nie trzeba tak. Y, naciskając akord C, y, mówi nam jaka opcja jest aktualnie wybrana. Jed jeden bity stopu, czyli 1 bit stopu, można to przestawić. Przepraszam, pomyliłem się. Dwa bity stopu teraz i 1 bit stopu. Ok, lecimy dalej. Potwierdzenie. No to dalej chodzi o tą transmisję. Tu chodzi e, można wybrać brak e, sprzętowo albo programowo. E, czyli tu chodzi ogólnie o transmisję danych. No nie wszystko jestem w stanie idealnie wyjaśnić. E, czy dodawać znak końca wiersza przy przesyłaniu? No po prostu jeżeli są wysyłane e, pliki przez port szeregowy, no to on dodaje znaki końca wiersza w pliku, ale też wydaje mi się, że trochę chyba też o to chodzi, że jak przesyła dane strumieniowo, to po prostu znak końca wiersza jest jednym z bajtów. To może, kurczę, no nie wiem, ktoś, ktoś kto może lepiej się zna tak bardziej trochę na sprzęcie byłby w stanie lepiej wyjaśnić. Ja się staram jak mogę. Czy usunąć znaki graficzne? Znaki graficzne to są wszystkie znaki nie będące literami, czyli wszystkie, które są kodami ASCII, które nie zaliczają się do tego szeregu przedziału od 32 do 127, czy jakoś tak. Czyli znaki kontrolne. Pierwsze od 0 do 31 to są znaki graficzne, ale to, to jeszcze on jest w stanie powiedzieć, że to jest znaki kontrolne, a wszystkie powyżej to są znaki graficzne. Maksymalna liczba bodów automatycznie włączone, o czyli zawsze wybiera. Mm, najwyższą prędkość portu szeregowego. Nie powiedziałbym, żeby to w czymś przeszkadzało, więc ja to zawsze sobie włączam. Zresztą domyślnie to chyba też jest włączone: mowa, mowa włączona. Tu można oczywiście wyłączyć. Dam spację. O, nawet nie zdążył powiedzieć, że spacja. No bo mowa jest, została wyłączona. Mowa Do wyłączania mowy. Służy chyba kombinacja akord S, ja się cofnę na początek. Tak, znaczy to nie tyle do wyłączania, co do stanięcia na tej, na tej opcji. Natomiast co do omówionych wcześniej opcji, na porcie szeregowym, jeżeli musimy go włączyć, zamiast wchodzić, przemieszczać się po opcjach, co długo może zająć, możemy wcisnąć literę F no właśnie. Na parzystości chyba literka P tak jest e, bity stopu to jest chyba S. Tak e, jeśli chodzi o. E, bity transmisji. Momencik, nie pamiętam jak to było. Nie, nie pamiętam Hmm, ale jest to możliwe, żeby tu stanąć jakoś. Eee, co mamy jeszcze? Eee, prędkość. Eee, to też jakoś już nie pamiętam dokładnie skrótu. Nie, nie, wszystkie, nie wszystkie skróty niestety jestem w stanie zapamiętać. Także przepraszam. Dobra, eee, wracamy może do ustawień mowy. Mowa włączone. Następna rzecz: Modulacja głosu, czyli ni mniej ni więcej, tylko intonacja. Eee, jaki był do tego skrót? Niech sobie przypomnę. To była literka I, jak intonacja. Dalej, Test wyjątków, czyli jakieś wyjątki w wymowie. Eee, literka E, jeżeli chodzi o skrót klawiszowy. Mów słowa w, słowa w trybie płynnego czytania. Nie wiem, w czym to pomaga. Ja sobie to włączę. A skrót do tego. Teraz skoczyłem na początek, żeby sprawdzić skrót. Przepraszam. Nie, nie wiem. E, momencik, niech ja. Nie, nie wiem tego. Okej. Okay. Nie, a, już wiem. Do wyjątków jest E, to już mówiłem, przepraszam. A jak z tym płynnym czytaniem? Może C? Nie, nie wiem, naprawdę. Nie, nie wiem. No, nie wszystkie skróty jestem w stanie spamiętać. Okej. Okay. Do, y, literowanie zbiegów litery i cyfr, czyli jak mamy jakieś wyrażenie, gdzie są litery i cyfry, do tego skrót jest chyba M. Zaraz sprawdzę. M, tak, M. M jak Maria. Mm, dalej lecimy. Y, to jest, no to już wyjaśniłem do czego to jest strona kodowa domyślna. Strona kodowa domyślna. Jeszcze jest chyba wybór strony Windows. Tak. Ale przyznam się szczerze, do tego skrótu nie pamiętam. No, po prostu nie do wszystkiego da się zapamiętać, jak ma być szczery. Ale bardzo pomaga chociażby samo to chodzenie już po, po, po grupach parametrów. Teraz mamy to parametru ekranu brajlowskiego. Do monitora brajlowskiego skrót jest chyba B. Yy, najlepiej się cofnąć na początek. I sprawdzić. O, y, pomyliłem się. B to jest właśnie do tej prędkości y, ilości bodów. I y, akord B to jest do monitora brailowskiego. No, y, najlepiej to sobie gdzieś zapisać. Ja staram się mniej więcej pamiętać to, no powiem szczerze, no. I tak czasem muszę całość całego Brightlighta ustawić. Więc i tak muszę po każdej opcji przejść, ustawić. Więc no, dość często tych skrótów, jeżeli chodzi o menu statusu, po prostu nie pamiętam. E, Okej, okay, dalej lecimy. Przesuwanie kursora przez port szeregowy. E, momencik. Gdzie to było? E... E... Momencik. Gdzie to się skakało do tego? Moment. Nie. Dobra, może ja przestanę z tymi. Co będę pamiętał, to będę pa Okej, okay, ta opcja jest do tego, żeby po prostu chyba przesuwać kursor, w razie... To chyba trochę chodzi o tryb linijki ale tak naprawdę nie wiem, po co oni to umieścili. Wiem, że Braillite jest w stanie jakoś zdalnie wysyłać jakieś rzeczy na ekran i może to do tego służy. To jeszcze może w dalszej części podcastu spróbuję coś o tym powiedzieć, jeżeli... Doczytam w dokumentacji, bo właściwie ten podcast to jest tak trochę częściowo robiony. Ja co doczytuję to potem dogrywam. Następna opcja. No to jest po prostu nie mniej więcej tylko przesuwanie kursora właśnie za pomocą tutaj tej klawiaturki. Przesuw wsteczny, ja już mówię o co chodzi, jak mamy tą długą pałkę, czyli z angielska zwaną Advance Bar To tutaj jak włączymy tą opcję To jak naciśniemy teraz w prawo To ona się przesunie, to zamiast przesuwać w prawo 20 znaków to to przesuwa w lewo I teraz naciskam lewy i przesuwa w prawo no, jak mam być 4, to mi to. Ja to wyłączę. Nie wiem szczerze powiedziawszy, komu to ma służyć. Może tak jest lepiej komuś. Ja tego nie lubię. Ok, lecimy dalej. Kółka włączone. Oczywiście można wyłączyć, to po prostu włącza lub wyłącza użycie tutaj tych kółeczek, które wcześniej opisywałem. Jeżeli komuś one przeszkadzają, bo niechcący można je przekręcić i gdzieś skacze tekst, to można je wyłączyć. Braille ośmiopunktowy. Do tego skrót jest chyba y, obniżone H. Zaraz sprawdzę. Nie, momencik. Eee... Nie, nie pamiętam. O! Akord też H obniżony, ale ze spacją, czyli z akordem. To jest wyłączone, ale ja zawsze wolę mieć włączony, więc go sobie włączę. I to jest po to, że po prostu jak piszemy plik tekstowy, no to mamy dostęp do siódmego i ósmego punktu, bo normalnie siódmy służy jako backspace, a ósmy jako enter. No, One są też dostępne w Braille'u 6 Jeżeli mamy ustawiony brail 8 to możemy też w pliku brajlowskim pisać się z użyciem 7 i 8. No, powiem tak: teraz w mileniumach to ma sens, bo w tych starszych brailitach, o ile dobrze pamiętam, tam, nie, znaczy na pewno, o ile, na pewno dobrze pamiętam, to to, że nie było oczywiście ośmioklawiszowej klawiatury, tylko była sześcioklawiszowa. No i pisanie dużych liter w pliku tekstowym sprawiało problem, aczkolwiek nie było to niemożliwe. Jeżeli piszemy plik tekstowy, a nie brajlowski, i chcemy uderzyć dużą literę, najpierw trzeba nacisnąć U-akord. Czyli pierwszy, trzeci, szósty, i spacja, i wtedy piszemy literę daną, która ma być duża. Natomiast w pliku brajlowskim wiadomo, ze znakiem dużej litery, w, w, bra, w Brajlitech tych wcześniejszych, czyli 2000, najczęściej było, była taka praktyka, że pisało się plik brajlowski. Natomiast potem się go konwertowało do pliku TXT. Tutaj też oczywiście jest to możliwe, ale to w dalszej części. Może ja to zaprezentuję. OK, ja tu zawsze włączam Braille 8 punktowy. Następna rzecz. Znaki sterujące. No to są te znaki kontrolne od 0 do 31. My je możemy zobaczyć, jeżeli włączę tą opcję. Ale to jest trochę wnerwiające, jak mam być szczery, bo widać wszystkie entery, tabulatory i, i, i cuda nie widy. No, czasem to bywa pomocne, ale bardzo rzadko. Ja raz chyba tylko miałem problem, bo pisałem program i właśnie program devc++, bo to chyba w devie jeszcze było. Jeszcze pisałem w języku C. Był taki problem, że def nie wykrywał nowej linii. Wiadomo, że w Windowsie nowa linia to jest 13.10, jeżeli, jeżeli chodzi o kody ASCII. Natomiast w Braille Light, jeżeli piszemy plik tekstowy, to jest to tylko 13. Czyli tak jak w Macintosh'ach. Jeżeli przekonwertowujemy blik, plik brajlo, brajlowski boże, co ja się dzisiaj tak mylę, na plik tekstowy, to wtedy on sam dodaje odpowiednie prawidłowe linie, czyli konwertuje też na, na styl Windows i nie mamy z tym problemu. Natomiast jeżeli piszemy plik tekstowy, a plikiem tekstowym jest każde rozszerzenie poza BRL, BRF i BFM. No to dostawia te linię nie jako 1310, tylko jako 13. No i po prostu musiałem to poprawić. Nie znałem jeszcze wtedy takiego fajnego programiku jak PSPAD, który to robi w Trimiga właściwie. Wystarczy odpowiednią opcję ustawić. Więc najprostsze co mogłem zrobić, wziąłem plik na Brightlight, włączyłem znaki sterujące, i widziałem, gdzie są kody 10, a gdzie są kody yy, 13 i po prostu dorzuciłem co trzeba. Yy, taka od razu, uwaga. Jeżeli ktoś chce napisać znak kontrolny na mileniumie, to piszemy go tak jak litery, czyli od A do Z, yy, ale yy, piszemy przy okazji z punktem 7 i 8 zarazem, czyli jak chcemy 13. To jest tak jakby litera M, tylko że to jest z siódmym i ósmym, czyli nie pierwszy, trzeci, czwarty, tylko pierwszy, trzeci, czwarty, siódmy, ósmy. To idzie się przyzwyczaić, ale zresztą to nie jest nigdy nam potrzebne. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o znaki sterujące. Normalnie nie ma sensu tego włączać, bo to w niczym szczerze powiedziawszy nie pomaga, a tylko dekoncentruje. Następna opcja. Kursor widoczny, on domyślnie jest wyłączony, ale, e, czyli jak piszemy, to go normalnie nie ma, tylko wtedy się pojawia, jak naciśniemy kursor routing nad jakąś literą, bo musimy coś poprawić, to wtedy jest widoczny. Ale ja lubię, jak coś widzę jasno i wyraźnie i jeszcze do tego, gdzie jest kursor, więc naciskam spację, żeby to włączyć. No i od razu mi się pojawia siódmy i ósmy punkt. Ponieważ tak wygląda kursor w braillecie, e, a jak włączyłem Braille' 8 punktowy, to od razu wszystkie opcje są z dużej litery, bo normalnie jest z małej, bo nie ma właśnie, właśnie tego 7 i 8 punktu. Dobra, lecimy dalej. Zawijanie słów. E, jakby to powiedzieć, e, po prostu prze, tak, jakby. Jeżeli słowo nie mieści się w, w, na tekstowej, na linijce brajlowskiej w całości, bo już mamy jakiś tekst, ale mamy kolejne słowo danego tekstu, ale ono się już nie mieści, to po prostu naciskamy dalej tą pałkę i mamy już to słowo dalej wyświetlone. Tylko jak mam być szczery, mnie to też wnerwia. Nie wiem, czy to się dało ustawić. W tych starszych tak w dwutysiączkach, może i się dało, ale w, tutaj wiem, że się da, ale dlaczego mnie to wnerwia? Bo zamiast naklikać się tylko po to, żeby przewijać dwudziestoznakowe e, linii e, fragmenty, to ja muszę przewijać o wiele, bardziej, o wiele dłużej i bardziej się naklikać tą pałką. E, I po prostu, no, według mnie, czas, czasem nawet nie można zaobserwować zdania jakiejś spójności kawałek, kawałka zdania albo kawałka tekstu poprzez to przerzucanie słów czy z angielska word drop a tutaj zawijania słów może komuś to się podoba nie wiem może komuś to bez różnicy ja lubię wszystko widzieć na linii cebrajlowskiej, więc ja sobie to wyłączam To się ładnie nazywa. Koniec wyświetlenia przy powrocie, przy powrocie karetki. Ta karetka, czyli Carriage Return, to jest oczywiście jeden ze znaków Enter w Windowsie, bo w Windowsie Enter to jest CRLF, czyli Carriage Return Line Feet, czyli wspomniane wcześniej znaki 1310. I do czego to służy? To służy do tego, że jak jest pusta linia, to on nic nie wyświetli na Brajlite, czyli wyświetli pustą linię brajlowską. Yy, i ja to zawsze sobie włączam, bo wtedy mam stuprocentowe zorientowanie się w tekście. Jak ktoś tego nie lubi, to będzie mu pomijało puste linie. Yy, tak samo. Yy, Dodatkowa jest właśnie też opcja pomocna, to już później ona trochę będzie w ustawieniach edytora. Czy pomijać puste linie? No to też warto ją wyłączyć, żeby nie pomijał tych pustych linii, bo dobrze jest jak się wyświetla i ja wtedy mam zorientowanie w tekście. OK, tu włączymy to koniec wyświetlania. Dobra. Wyświetla wszystko włączone. Eee, no tu w sumie nie ma co mówić, no bo nie wiem co się stanie, jak jak tą opcję wyłączymy, ale w sumie nie ma chyba powodu większego do tego. Być może po prostu jakieś znaki nie będą wyświetlane. Mm, komunikat w pierwszym stopniu braila. Mm, już mówię o co chodzi w ogóle. Eee, tu się troszkę ujawnia różnica między obsługą Braille'a, który ma oprogramowanie polskie, i angielskie. Tutaj mamy taką opcję komunikaty w pierwszym stopniu Braille'a. To jest włączone. Jak to jest włączone, to po prostu wszystkie cyferki mamy ze znakiem cyfry. Ale tylko te cyferki co on wyświetla, bo jak wspomniałem wcześniej, jak podajemy w parametrze jakieś cyfry, to wpisujemy tak jak polskie litery. I teraz tak, jeżeli ja to wyłączę, to będzie mi pokazywać te cyferki tak jak polskie litery, czyli ten brail komputerowy, a dokładnie tablica ściągnięta z tablicy brajlowskiej niemieckiej. No i ja szczerze powiedziawszy to wolę, więc ja sobie to wyłączam. Podobna opcja jest chyba w tym w angielskiej, w angielskim oprogramowaniu, z tym, że tam chyba ta opcja jest mniej więcej zastąpiona przez coś takiego jak Grade 2, czyli skróty stopnia drugiego. Nie pamiętam dokładnej nazwy tej opcji, chyba grade to messages czy coś takiego. Nie powiem w 100%. No ale tam jest możliwość po prostu używania Braillighta, żeby on komunikaty i tekst pisał skrótami brailowskimi. Zresztą tymi skrótami jest również napisany podręcznik do Braillighta, ale ja dysponuję wersjami elektronicznymi, więc jest napisany normalnie. Te skróty nie są trudne. Ja pamiętam, że jak otrzymałem Braillighta od firmy Altix, po, po złożeniu na niego właśnie komputer dla Homera do tego programu, to do święta przesiedziałem, przesiedziałem z dwoma tomami dokumentacji i jakoś nie było specjalnych problemów. Przeczytałem to. Zresztą potem nawet Altix dosłało mi takie pudło ciekawe, gdzie były chyba 4 czy 5, czy tam ile dokładnie, tomów dość dużych dokumentacji polskiej, ale bardziej dla Brightlighta 2000, ale jak widać, chyba ta, ta obsługa chyba niewiele się różni. Trochę się różni, ale bez przesady. Dobra, komunikat w pierwszym stopniu: braila wyłączony, czyli będziemy mieli brail komputerowy. Lecimy dalej. Teraz mamy opcję edytora. Przepraszam, translator braila. Do czego to służy, dokładnie nie wiem. To chyba jest związane. To jest tak dziwnie przetłumaczone, bo ogólnie, jeżeli, mamy, jeżeli byśmy mieli oprogramowanie angielskie, to to chodzi coś właśnie o te skróty stopnia drugiego, czyli grade 2 ogólnie zwane z angielska. Śledzenie kursora, czyli cursor tracking z angielskiego, skrót C. <laughs> No cóż, to jest przydatna opcja. Właściwie zawsze jest włączona, czyli po prostu, zawsze jak się ruszamy tą pałką, przewijając tekst, czy po prostu tymi klawiszami, to nie tylko przesuwamy się, ale także przesuwamy kursor. No i według mnie nie warto tego jakoś zmieniać. Nie widzę sensu, ja przynajmniej. Sygnał kolumny 0. Już mówię o co chodzi: to jest chyba rzadko stosowane, ale jeżeli piszemy plik, nieobojętnie czy tekstowy, czy Brajlowski. i e, chcemy, żeby ten plik miał określoną ilość znaków w wierszu, czyli my musimy co jakiś czas dawać Enter. E, no, oczywiście, potem można go do komputera wziąć i jakoś tam przetworzyć. Ale no jeżeli chcemy mieć to w Braillecie, żeby nie, nie pstrykać tą, tej pałki za dużo, albo żebyśmy mieli wszystko jakoś tak ładnie poukładane, to tak jak w maszynach Braille'owskich, jak się zbliżamy do końca linijki, to mamy dzwonek taki, tak tutaj możemy sobie ustawić, żeby jak wpiszemy któryś znak w linii, żeby nam Braille'ite dał sygnał. Kolumna 0, czyli ta litera w wierszu, 0, czyli sygnału nie ma, ale możemy to w każdej chwili zmienić. Tutaj nie wciskamy spacji, żeby to zmienić, tylko podajemy konkretną liczbę. Zamiast 0, podamy tu na przykład 30. Po wpisaniu 30 dajemy Enter i mamy napisane sygnał kolumny z 30. Zresztą on chyba nawet to powiedział. Zaraz jeszcze raz spowoduję, żeby on to powiedział. Czyli akord C, czyli przypominam bieżąca wybrana pozycja menu na przykład. W tym wypadku menu. Sygnał kolumny 3.0. 3.0 on to mówi. Akurat domyślne fabryczne ustawienia są takie... Że on mówi cyframy, cyframi, ale pamiętamy, że w parametrach mowy możemy wpisać literkę n i będzie nam mówił liczbami. No dobra, ja teraz na chwilę wyjdę z menu. Dałem e-akord, czyli enter, i teraz utworzę szybko jakiś plik test.txt Ok, i zacznę coś pisać, na przykład. Eee, eee, może tak Momencik Aha Dobra Dobra Ok mm, Teraz tak yy, Piszemy tekst yy, Zaraz powiem co napisałem O, momencik, bo coś, coś on nam tutaj zwariował. Przypadkiem wcisnął nam się nie wiem czemu. Włączyliśmy port szeregowy. Okej, okay, to jeszcze raz, bo on coś tutaj nam zaczął wariować. Dobra, jeszcze raz będziemy pisać prezentacja Braille Lighta dla, dla Tyflo Podcastu. No, chyba wyrobimy się w 30 znakach, a nawet może nawet więcej. Chodzi tylko o to, żebyśmy mieli ten sygnał. No to uwaga, pisze. Prezentacja. Może napiszemy notatnika. O, słyszeliście ten sygnał? Momencik jeszcze skasuje parę liter. Braille. O, właśnie. Drugie L, czyli Braille. Braille teraz powinienem napisać. Czyli te drugie L, to był 30 znak. I on nam wydał dźwięk. I ten dźwięk jest po to żebyśmy na przykład dokończyli słowo, albo zdanie, albo no cokolwiek, no bo przecież braillet nie ogranicza nam długości linii i dali enter. Enter jak się pisze teksty, to jest e, akord e, czwarty szósty, czyli tak jakby znak dużej litery ze spacją. Dobra, to ja teraz skasuję ten plik tekstowy. Edycję opiszemy no już je, jeszcze za jakiś czas taką szczegółową. E, moment. Dobra. I, ok, czyli już wiecie, na czym ten sygnał kolumny polega. Wracamy do menu statusu i wpisuję 0 i enter. No ok, no bo zazwyczaj tego nie potrzebujemy, no bardzo rzadko w sumie. E, mówić okna, wiersze czy zdania. E, na czym to w sumie polega? To jest, ja opisałem przesuwanie się po liniach w pliku, że przesuwamy się czwarty z akordem i pierwszy z, i pierwszy z akordem, czyli ze spacją. Pierwszy, czwarty to jest następna linia, pierwszy to jest poprzednia linia. W opcjach poruszamy się tak samo, i teraz tak ten czwarty z akordem i pierwszy zakordem wcale nie muszą się przesuwać po liniach. One mogą się przesuwać po wierszach, po zdaniach, albo właśnie po oknach. Teraz tak. Żeby zmienić po jakim parametrze mają się te, te kombinacje przesuwać, domyślnie jest wiersze, to możemy wcisnąć chyba spację. A moment. O, Oprócz spacji możemy wcisnąć literki, odpowiednie L to jest dla wierszy, teraz wcisnęłem S to jest dla zdań i W W to jest dla window czyli okna. Ale oczywiście tę opcje możemy też zmieniać za pomocą spacji. Dobra, mamy ustawione wiersze domyślnie i tyle, co chyba na, na temat tej opcji. Ta opcja może też być dostępna spoza menu statusu. Ja na chwilę z niego wyjdę i chyba ją można e, otworzyć poprzez. Momencik, niech sobie przypomnę. Niech ja sobie to przypomnę, jaki tam był. O, już wiem. Akord W. Jeżeli jesteśmy w dowolnym pliku, piszemy plik i chcemy zmienić przesuwanie się za pomocą akord czwarty i akord pierwszy, to wciskamy akord W i mamy święty spokój. Możemy tutaj i tu możemy wpisać L, S albo W. Bo tutaj raczej spacją nie przekładamy spacją, tylko chodzimy po opcjach w menu statusu. Dobra, wracamy do menu statusu. Dobra, lecimy dalej. Długość okna 80 80 chyba liter w wierszu. Mniej więcej. I nie wiem w sumie do czego to służy. Chyba do określenia tych okienek, właśnie po których mamy skakać w poprzedniej opcji. Tylko nie wiem czy tu chodzi o litery w wierszu, czy o, o ten, o, o wiersze w okienku. No, trudno mi na ten temat coś więcej powiedzieć. Dokumentacje też się jakoś na ten temat nie rozpisują. PC Edycja. No, to jest ciężka sprawa. Tu wymaga dłuższego omówienia. Więc ja tutaj na razie wyjdę z tego menu i utworzę plik tekstowy. Yy, tak, tekstowy, jakiś plik testowy. Dobra. Teraz tak, mamy taką rzecz. Normalnie yy, przy ustawieniach domyślnych Brightlight wcale nie pracuje jak notatnik taki w, nie zachowuje się jak edytor w komputerze. Do tego, że tak powiem, trzeba dojść, jak to ustawić. Dla jednych to jest problem, dla innych niekoniecznie. E, domyślnie notatnik jest ustawiony w trybie dopisywania. Czyli ja napiszę teraz przykładowy tekst. Niech to będzie ta, dalej ten sam tekst, czyli prezentacja. Notatnika Braille Light dla Tyflo przez co? Skropką. Przeczytam to. Dobra, mam nadzieję, że zrozumieliście. Yy, wiem, że sensor jest ciężki do zrozumienia. Yy, dobra. Teraz tak, jeżeli ja teraz cokolwiek zacznę pisać, to będzie on dopisywać po tym tekście, czyli po kropce. Napisałem D. 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 ABCD jednym ciągiem i te ABCD mamy dopiero po kropce, po tym poprzednim zdaniu. A byłem na początku pliku. Teraz sobie skoczyłem na początek pliku i napisałem ABCD. A żeby to udowodnić, to ja to przeczytam cały plik. Jestem na początku pliku i wszystkie bez trzeciego, czyli taki znak miana z akordem. Czyli na wszelki wypadek, jeżeli ktoś nie pamięta, pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty i spacja. Abst. O, nawet tak powiedział. No, więc to jest domyślny tryb. I teraz, ok, ja, ja może skasuję te literki. kasuje się bez akordem, czyli ze spacją, czy to taki backspace. Albo siódmym punktem, jeżeli mamy brightlighta w trybie sześciopunktowym. Dobra. Teraz, co zrobić, żeby on nam tutaj wpisywał, gdzie chcemy. Ano musimy go przełączyć w tryb wstawiania i to służy do tego kombinacja i z akordem, czyli drugi, czwarty i, yy, i spacja. Tryb wstawiania aktywny. I teraz możemy pisać gdziekolwiek. Ja stanę na początek. Yy, yy, aha, momencik. Niechcący skasowałem yy, cały tekst. To ja może jeszcze raz go napiszę moment jeszcze raz ok, to ja może napiszę jeszcze raz ten ok a nie, on nie skasował tego on y, po prostu jakby to powiedzieć y, nie wiem dlaczego powiedział, że plik jest pusty może stanę w dowolnym miejscu Czyli na literze N Nacisnę teraz kursor routing I jeszcze raz włączę go w tym trybie wstawiania Aha, czyli tutaj niestety nie możemy przeczytać co, Gdzie jesteśmy Tylko możemy teraz pisać Ale oczywiście da się to jeszcze zmienić Czyli będziemy mogli czytać co wcześniej napisaliśmy Ale po kolei Najpierw jesteśmy w trybie, kiedy PC edycja jest wyłączona, czyli ta edycja komputera, i musimy kombinować. Czyli teraz pierwsze, pierwsze, co zakombinowaliśmy, to przełączyliśmy go w tryb wstawiania. Ja jestem teraz na słowie notatnik, czyli na literze N dokładnie i napiszę ABCD. Okay. OK, powiedział, czyli nacisnąłem E akord i wyszedłem z tego trybu wstawiania. I teraz mam napisane prezentacja, odstęp ABC notatnika, odstęp Braille, odstęp Light, odstęp dla, odstęp tyflo Jeszcze, może, żeby było to wiarygodne, przeczytam. Okej, okay. eee... dobra. I teraz tak. Co zrobić, żeby. Teraz ja może jeszcze raz skasuję to. E... Aha, Krasowanie też działa tak, jakbyśmy mieli, że tak powiem, tryb do dopisywania, nawet nie gdybyśmy mieli, tylko go teraz mamy. Przepraszam za ten hałas, ten mikrofon. Jak powiedziałem, e teraz jak chcemy skasować litery to też mamy teraz notatnik w trybie tym dopisywania więc żeby skasować te litery w środek wpisane ABCD muszę go znowu przełączyć w trybie e, o ile dobrze pamiętam e, wstawiania w tryb wstawiania wstaję na literce N nacisnąłem kursor routing tego nie było słychać bo te kursory routingi są ciche i teraz włączam tryb wstawiania: o. ok, czyli wyszło, że się nie da tego skasować. No dobra, skoro się nie da, to wyczyśćmy wszystko. Dobra, i napiszmy ten tekst jeszcze raz. Dobra, ok. I teraz tak. I trzeci tryb, jaki mamy, to jest dopisywanie. A właściwie nadpisywanie, przepraszam. Ale nadpisać możemy tylko jeden znak. A do nadpisywania wchodzimy e, drugi, czwarty, szósty akord, czyli ze spacją. Naciskam A. I zamiast. E, Prezentacja, to mam w miejsce P mam A, czyli Arezentacja. Ale można włączyć tryb stałego nakładania. Tylko że to nakładanie ono czyści po prostu znaki poprzednio napisane. A chcę wyczyścić całe słowo prezentacja. To. Po prostu. Włączam, naciskam dwa razy ten tryb nakładania czyli drugi, czwarty, szósty. Dwa razy muszę go nacisnąć ze spacją. Ciągłe nakładanie znaków, tu jestem chyba na tej literce. O, teraz stoję na literce R i napiszę B, C, D, E, F, G, H, I i g h i j k dobra jakoś to się nam udało dobra ok, wyjdźmy z tego trybu nakładania czyli musimy po raz trzeci nacisnąć 2, czwarty szósty ze spacją. Wyłączony. I zamiast prezentacji mamy ABCD w GH i coś tam. Dopiero potem mamy notatnika, braille Light dla tyflo podcasta. No, przyznacie, że to jest trochę tryb wnerwiający. Mnie też to wnerwiało na początku. Jak dopiero zobaczyłem, dopiero poznałem braille Light'a. Nie bójcie się, da się to zmienić. Ale żeby nie było tak od razu, to tak, teraz mieliśmy PC edycja wyłączony. Ja może tak, teraz wyczyszczę cały plik. Dobra. I teraz przejdę do menu statusu. Przypominam, trzeci, czwarty ze spacją, i teraz mamy PC edycja. Jak raz nacisnę spację to jest włączony. I co nam to daje? Teraz zapiszę zmianę, czyli E akord. Wyjście. Wyjście, czyli wyszedłem z menu statusu. Jest Plik jest pusty. Dobra. I teraz co nam to daje? A daje nam coś takiego, że zamiast pamiętać te wszystkie kombinacje. I jeszcze dziwne jakieś zachowanie, że jak wejdziemy do trybu wstawiania, to coś się dzieje, że nie możemy czegoś przeczytać. Jak do trybów nakładania, to w ogóle jakieś dziwne rzeczy nam się dzieją. To wszystko załatwiamy za pomocą kombinacji i akord, czyli drugi, czwarty ze spacją. Domyślnie mamy, nie pamiętam, w której tej. Dopisywanie jest na, na, na domyślne. I teraz to co było wcześniej, czyli gdziekolwiek będę, on zawsze będzie dopisywał. Teraz no nie chcę, żeby tak się działo, no bo to jest wnerwiające. To naciskam raz i akord, żeby przejść do trybu wstawiania. Wstawianie. Wstawianie. Nawet słychać, że troszkę barwa syntezatora zmieniła się. Ja zaraz wam powiem o co chodzi z tą barwą syntezatora, bo to jeszcze się troszkę wiąże z ustawieniami w, ustaw... w parametrach mowy. Mamy napisane na lince wstawianie, pulsuje nam, bo mamy kursor w postaci 7 i 8 punktu, jeżeli mamy tryb wstawiania, pulsuje nam punkt 7. I teraz możemy, możemy pisać jak w komputerze. Bez znaczenia, co to w ogóle będzie, jeszcze raz napiszę mm, słynny tekst. Dobra. Tylko co mamy teraz? E teraz mamy po prostu to, że gdziekolwiek ja skoczę i mogę cokolwiek pisać i wszystko widzę przy okazji nie dzieje się tak jak poprzednio, że jak przyjdę do trybu wstawiania to nic nie mogę przeczytać tylko mogę pisać na ślepo no to skaczę na przykład na słowo notatnik, tak jak poprzednim razem jestem na literce N i piszę ABC A, B, i mam prezentacja ABC notatnika Braille Light dla Tyflo Podcasta Czyli teraz nam Brightlight idealnie się praktycznie zachowuje jak w prawdziwym kąpie. Ja skasuję te literki ABC. I teraz tak, umiemy przejść do trybu wstawiania. Mamy PC edycja włączony, czyli mieliśmy w trybie dopisywania, teraz mamy tryb wstawiania. No właściwie moglibyśmy tak zostawić. Tylko nie wiem, czy ten tryb wstawiania się zachowa. Chyba nie, chyba jak wyłączymy notatnik i go od razu i go włączymy, to z powrotem przejdziemy do trybu dopisywania, ale wiadomo, już wtedy łatwo akord i jest spokój. No ale da się łatwiej. Ale jak powiedziałem po kolei. Eee, dobra, teraz mamy. Mm, Okej, okay. Okay, no to czas do trybu na nakładania znaków, czyli znowu i akord. Nakładanie, i teraz nam głos jeszcze jeszcze się w ogóle obniżył. I jak mamy nakładanie, i kursor stanowi 7 i ósmy punkt, to pulsuje nam teraz punkt ósmy. No i dobra, i teraz stańmy na jakimś słowie. Niech będzie zgodnie z tradycją prezentacja, i będę pisać ABCD. I co, z prezentacja zrobiła nam się abcd -ezentacja. Ładnie brzmi, prawda? Okej, okay. Sk może skasuję te znaki, albo w ogóle wyczyszczę teraz cały plik, wrócę do trybu dopisywania. Dopisywanie. Okej, okay. się, nam się głos syntezatora. Na linii co oczywiście pisze odpowiednio: dopisywanie, wstawianie, nakładanie znaków. Dobra, wyczyści, wyczyściłem, skasowałem wszystko. Eee, dobra, I najpierw zanim e, przejdę m, do e, trzeciej opcji, PC edycja, to najpierw omówię o co chodzi z tymi syntezatorami mowy, znaczy o co chodzi z tym głosem. Głos syntezatora mowy tutaj się zmieniał, on sygnalizował nam po prostu w jakim trybie jest brightlight. To zmienianie głosu można sobie ustawić. To jest z angielskiego zwany Voice Shifting, czyli jakby przesuwanie głosu. Możemy sobie ustawić, w jakim stopniu ten głos sobie się zmieni. Podwyższy się przy trybie wstawiania, przy trybie dopisywania nie zmieni się, obniży się przy trybie nakładania. Jak to ustawić? Najpierw wchodzimy do menu. Ustawień parametrów mowy. Czyli trzeci, czwarty, piąty akord. parametrów mowy. I teraz, żeby to ustawić, potrzebujemy nacisnąć kombinację czwarty, piąty, sz... Nie, przepraszam. Pierwszy, czwarty, szósty. Zmienić głos. Zmienić głos. Jest pytajnik. I teraz musimy wpisać numerek od 0 do 6. W jakim stopniu ma, ma nam się zmieniać głos? 0 to się w ogóle nie zmienia. No i 6 to jest najbardziej zmieniający się głos. Yy, ja nie pamiętam, tam chyba był wpisana właśnie szóstka. Była yy, no na przykład wpiszemy szóstkę. 6, Enter, OK. okay. Yy, powiedział OK, wyszliśmy z tej opcji, ale jesteśmy jeszcze w, par w ustawieniach parametrów mowy, więc drugi raz Enter, żeby wyjść no i już jesteśmy i teraz nam będzie się zmieniał uwaga, będę przełączał Brailite'a w różne tryby, najpierw wstawianie wstawianie, o bardzo mocno się zmienił No widać, że bardzo mocno się zmienia o, czyli zauważalne są zmiany głosu no to jest dobre, szczerze powiedziawszy plus do tego, jeżeli używacie liniki. Pulsują nam odpowiednie punkty przy kursorze. Dobra, e, przechodzimy dalej do menu statusu. Trzeci, czwarty, spacja. I mamy dalej PC edycję. E, była wyłączona, teraz jest włączona. I mamy jeszcze trzecią opcję. Uwaga, naciskam spację. O, nawet się głos od razu zmienił. PC edycja, włącz w trybie wstawiania. O co tu chodzi? Po prostu, żeby Brailight zawsze i wszędzie był w trybie wstawiania. Żebyśmy nie, nie musieli przełączać, albo żebyśmy nie, żeby, byśmy nie musieli zawsze wciskać akord i po włączeniu Brailighta, żeby, żeby go umieścić w trybie wstawiania. I teraz praktycznie nam się Brailight zachowuje jak komputer. Czyli zawsze mamy tryb wstawiania. Zamiast wciskając spację, można ustawić T dla włączony, N dla wyłączony i I dla włącz w trybie wstawiania. Żebym nie był gołosłowny, uwaga, przetestowujemy. N T i I No, jak widać działa. OK, i zawsze jak będziecie sobie konfigurować Braille'a, zawsze włączcie sobie włącz w trybie wstawiania, bo to jest bardzo pomocne. Ja zaraz na chwilę wyjdę z menu statusu i sprawdzę, czy te kombinacje akord i w ogóle działają. Teraz działają. Czyli jak potrzebujemy tylko dopisywać, to zawsze możemy się przełączyć. Ale w sumie nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle tego potrzebuje, bo tak naprawdę, jeżeli mamy włącz w trybie wstawiania, włączamy Brailight'a, od razu mamy zawsze w trybie wstawiania czyli zawsze nam będzie tutaj przy okazji pulsował e, siódmy punkt e, z punktów siódmy i ósmy kursora. I mamy praktycznie Brailight'a zachowującego się jak normalny komputer, gdzie edytujemy tekst, przesuwamy i w ogóle, i w ogóle. Dobra, wracamy do menu statusu, bo to nie, nie wszystko. Dobra, lecimy dalej. To, co powiedziałem wcześniej, e, aha, co do tamtego, to już chyba właściwie temat wyczerpany. E, czy pomijać puste wiersze? E, włączone. Ja to sobie wyłączę. E, Ponieważ po prostu Brailight zawsze mi będzie wyświetlał pusty puste wiersz, czyli ten wyświetlacz brajlowski będzie wyczyszczony. A to po prostu służy do tego, żeby mieć pełne zorientowanie w tekście. Według mnie to jest jasne, czyste, klarowne. Jeżeli komuś nie pasuje, zawsze może zmienić. Czy rozniu, rozróżniać poczet liter przy szukaniu? Ja to mam wyłączone. To jest dziwnie przetłumaczone, ale chodzi mi mniej, nie więcej. Tylko chodzi o to, czy Braille's podczas szukania, jeżeli szukamy coś w tekście, czy ma rozróżniać duże litery. Jeżeli wpiszemy w tekście, jeżeli wpiszemy w parametrze tego wyszukiwania tekst małymi literami. To czy on ma na to zwracać uwagę, czy nie? Jeżeli szukamy tekstu napisanego z dużymi literami, a, naciś... a napiszemy z małymi, no to przy wyłączonej tej opcji nic się nie stanie, znajdzie nam to, co ma znaleźć. Jeżeli mamy w... włączoną, no to nie znajdzie, bo się przyczepi do dużych liter. Ja mam to wyłączone, to naprawdę nie jest potrzebne. Sygnalizowanie aktywności włączone. Właściwie ja nie wiem czym to się różni, ta opcja, zawsze jak włączę to Brightlight, ja na początku myślałem, że to chodzi albo o włączanie, albo o, to, o te pipczenie, jeżeli zostawimy Brightlighta na czas dłuższy. Ja przełączałem tą opcję, zawsze Brightlight reagował tak samo, nie wiem czym to się różni, a domyślnie ta opcja jest włączona. Wypowiadanie kodu faski włączone. Ja to lubię sobie włączać. Do czego to służy? A no, już mówię. Tam opisy Na początku w ogóle podcasta opisywałem poruszanie się po pliku, a także czytanie bieżącej części. Zapomniałem tylko powiedzieć, że jak słowo czytamy drugi, piąty z akordem. To jak naciśniemy to dwa razy, to nam słowo zostanie przeliterowane. I w normalnym trybie, jak naciśniemy dwa razy yy, bieżący znak, czytamy trzeci, szósty akord. Jak naciśniemy go dwa razy, to nam powie słowo związane z tym znakom, znakiem. Czyli jak jesteśmy B, no to powie Barbara na przykład. No bo chodzi o to, że to jest B jak Barbara. Natomiast po włączeniu wypowiada wypowiadanie kodów ASCII to się zmienia. Po prostu naciśnięcie dwukrotne, trzeci, szósty akord, powoduje wyświetlenie na linijce brajlowskiej i wypowiedzenie, jeżeli mamy włączoną syntezę mowy, kodu ASCII danej litery. I to tyle na ten, na ten temat. Drukarka jest zgodna z Epson, no to on ma jakieś tam parę protokołów tej drukarki, jeżeli będziemy chcieli drukować swoje pliki. Nie wiem, hmm, chyba dzisiaj rzadko kto to stosuje. Ja zawsze wolę ustawić na HP. Mamy dostępne opcje Epson, Spacia, Image Writer Spacia, drukarka. i drukarka jest HP, czyli protokół jakiś tam domyślny, HP, na który być może standardowe drukarki. W większości, jakoś tam są w stanie yy, 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 no, odpowiedzieć i wydrukować coś. Numerowanie stron, no to ni mniej, ni więcej, tylko podczas drukowania mamy yy, numerowane strony. Ja to zawsze włączam sobie, ale to jest naprawdę wszystko jedno, bo chyba dzisiaj rzadko kto drukuje teksty z braille'a. Ja tego nie używam, nie wiem do czego to jest. Też tego nie używam, nie wiem do czego to jest. I teraz przechodzimy do, do tej, do takiego w takim momencie tych ustawień. Jesteśmy gdzie musimy zdefiniować, ile tak naprawdę ma strona czarnodrukowa. Znaczy, on to nie nazywa dokładnie strona czarnodrukowa, tylko tak zwana strona absolutna. Czemu on to tak sobie nazywa? Nie wiem. Drukuj, znaczy, definiujemy ile wierszy ma strona y, czarnodrukowa, ile, y, linii, ile liter w wierszach i jakie marginesy, górny i dolny. Y, powiem tak. Mi to jakoś tam w zasadzie nie jest potrzebne. Można zostawić na 75, można wstawić o 80, bo tu jest napisane akurat 75. Ustawiamy to pisząc konkretną liczbę, czyli ja w tym wypadku piszę 80 i naciskamy E akord. No właśnie, i to ustawiliśmy. Lecimy dalej. Lewy margines 10. Możemy przestawić na przykład na 0. Enter. No właśnie, długość strony, czyli wierszy 60, no wątpię, żeby strona tyle miała, no chyba, że napisana odpowiednią, że tak powiem, małą czcionką. Zwyczaj chyba strony mają coś 40 kilka, nie wiem, to Word inaczej liczy, każdy program inaczej liczy, no ale zostawmy już to 60, nie przyczepiajmy się do tego. Górny margines 6, można go sobie przestawić na dowolny. Ja go sobie na przykład przestawię na 0, i teraz mamy strony brajlowskie, czyli długość wiersza braila. No to 33 albo czasem 34 znaki, jak to woli. Lewy margines braila 1, przestawia się go tak samo. Długość strony Braille'a 25. Według mnie tutaj jest nieprawda, bo chyba jest 29, więc ja to sobie wpiszę. to oczywiście jak zwykle zależy, jak się ustawi, oczywiście odstępy między liniami w drukarkach brajlowskich. Lecimy dalej. Do górny margines Braille'a 1. To wszystkie te opcje się przestawia dosłownie tak samo. I teraz jesteśmy, w... to były tam odpowiednio opcje edytora, opcje formatowania. Teraz jesteśmy w opcjach systemowych. Pierwsze to, co mówiłem, to jest dosłownie, no, jak to się nazywa, wersja firmware'a Brailite'a. Tam się nic nie da zmienić. Stan baterii, no to jest kwestia dyskusyjna, kurczę tutaj. Eee, już mówię o co tu chodzi, no, czy jest napisane stan baterii 0, ale ta bateria bynajmniej 0 nie jest, tu się trochę sprawa nam komplikuje, a mianowicie e, mamy sobie brightlighta, pracujemy, mamy baterię jak w jakimś stopniu naładowaną i teraz tak Braille-lighty Braille te 2000 miały coś takiego, że one automatycznie jakoś wykrywały stopień naładowania baterii, jeszcze jakoś tam mówiły, czy jest ładowana, czy nie. No i w ogóle jakoś to ładnie wszystko samo szło, a jak się naładowało baterie to dalej to ładnie wykrywały, że jest naładowany. Na, przepraszam, naładowana, podawały ile procent tego naładowania i był święty spokój. Ale w Millennium Millenium się Freedom, Freedom'owi chyba już się to nie spodobało za bardzo. Bo e, po naładowaniu baterii, trzeba e, skasować licznik użycia baterii. Stan baterii 0 to jest dokładnie ile procent naładowania baterii. Bateria na pewno nie ma 0%, na pewno ma sporo. Ale następna opcja... Bateria. No właśnie, 37.4 tu jest napisane, czyli to jest taki licznik czasu, ile bateria była używana. Eee, żeby dostać się do tego, e, do stanu baterii, tu naciskamy znak procent, czyli w tej tablicy Braila jest to 6 punkt. E, no mówię, wszystkich niestety skrótów nie pamiętam, za co przepraszam. Ale w razie coś to skróty można sobie doczytać. A jak ktoś nie pamięta, to i tak można przejść sobie przez menu. Dobra, teraz tak, Żebyśmy mieli 100% naładowania baterii, jeżeli faktycznie tą baterię naładujemy, czyli mniej więcej jakieś tam 4 godziny, to musimy skasować licznik użycia baterii. A kasujemy to naciskając spację. Kasowanie czasomierza baterii. Wybierz T lub N, czyli T dla tak, N dla nie. No to jeżeli chcemy skasować, to T. No właśnie, on tutaj powiedział dłuższy komunikat, ja go wyjaśnię. On to mówi, że można skasować miernik naładowania baterii, jeżeli jest bateria w pełni naładowana. No, i wybierz te dla tak, N dla nie, jeżeli chcesz go skasować. No to ja wciskam T. No i 0, wiadomo, wszystko się zeruje, i cofam się do poprzedniej opcji. Stan baterii 100. Mamy już 100% baterii, nawet jak bateria jest wyczerpana, słuchajcie. I właśnie, o co mi chodzi. 2000. Bardzo ładnie, z tego co pamiętam, wychwytywały stopień naładowania baterii I ten stopień był rzeczywisty, bardzo ładnie wszystko wykrywały, nawet chyba sprzętowo Brylight, niestety, Millennium Wymaga, żebyśmy po naładowaniu, sami sobie te, te czasomierze, wszystkie mierniki skasowali I to jest tak, najśmieszniejsze jest to, że on software'owo sobie co jakiś czas obniża o 1% tam naładowanie tej baterii. No chyba tylko w czasie rzeczywistym mierzy długość użycia, długość używania. No dobra, tylko że jak on sobie tak sprawdza, to nie do końca jest to zgodne ze stanem rzeczywistym. Bo on sobie może nawet opuścić, opuszczać do zera cały czas te procenty, a ja jak będę pracował w trybie linijki brajlowskiej zawsze sobie mogę podłączyć pod zasilacz i on już tego nie wykrywa. I według mnie to jest debilizm. Co by nie mówić o brajlajcie. Ładne tutaj, piękne opcje, ale tutaj się szczerze powiedziawszy Freedom no trochę nie wykazał. Nie wiem co oni mieli na myśli robiąc coś takiego. Może coś im software'owo nie wyszło. No nie wiem, no ale według mnie to jest bez sensu, no sorry, no to, to tak jak ja bym musiał w komórce kasować jakieś mierniki naładowania baterii, żeby mi komórka podawała dane co do yy, yy, naładowania baterii i to jeszcze podawała dane fałszywe. No to jest chyba jakaś lekka przesada, chyba sami stwierdzicie. Dobra, nie, pe, nie marudźmy więcej na ten temat. Uż ten... Uczuliłem na, na tę sprawę, żeby każdy kto używa Brylighta jakoś tam to o tym pamiętał Ale pamiętać nie musi, bo nawet Bo ja przez długi czas używałem bateria gdzie formalnie było napisane 0% a bateria była w pełni naładowana No ale Jak ktoś chce mieć stałą kontrolę to niech zawsze sobie kasuje po naładowaniu Dobra, to to już byliśmy Kontrola terminów włączone, to jest nic innego jak yy, po prostu w, y, y, kontrolowanie terminów, ponieważ Brightlight ma terminarz dostępny z menu opcji. Yy, ja o szczegółach powiem później. I po prostu jeżeli ta opcja jest włączona, no to on sprawdza czy mamy jakieś terminy. I po prostu przy włączeniu Braille'a, jeżeli faktycznie jakiś termin nadszedł, to on tam nam mówi, że jest komunikat terminarza. Dajemy chyba Enter i on to ładnie wszystko mówi o co nam chodzi. Ja oczywiście zaprezentuję terminarz w dalszej części podcasta. Lecimy dalej. Informacja co godzinę. No cóż, tu możemy ustawić następujące rzeczy: informacja co godzinę, głos, czyli jeżeli mamy włączony syntezator mowy, to nam mówi, jaka jest godzina co godzinę. Informacja co godzinę, sygnał, czyli co godzinę będziemy mieli taki sygnał dźwiękowy. No i oczywiście połączenie tych dwóch opcji: sygnał i głos. No i oczywiście wyłączone. Ja to mam wyłączone. No bo po co mi to? Stan baterii włączone. Czyli po prostu powoduje to, że Bright Light kontroluje swoją tą. Stan baterii i tam odpowiednio wtedy, kiedy bateria jest już dość słaba, podaje komunikat, że bateria słaba. Po angielsku to chyba Low Battery czy coś takiego. Praca z folderami wyłączone to służy do. Ja to będę opisywał przy zarządzeniu, zarządzaniu plikami, ale dobrze jest to włączyć. Chyba, że komuś przeszkadza w ogóle obsługa folderów w Brailite, ja jednak lubię je mieć. No to wtedy można wyłączyć, bo no, wedle życzenia, że tak powiem. Ale o folderach powiem przy omawianiu, yy, w ogóle o, e, zarządzaniu plikami. Automatyczne uruchamianie programu. Nie wiem w czym to pomaga, ja to mam wyłączone. Chyba w jakimś tam czasie, czy przy włączeniu Brightlighta, nie wiem, można wykonać jakiś konkretny program. Ja wspominałem na początku podcasta o tym, że yy, na Brightlighta jest dostępne parę programów, najczęściej one są dawane razem z BrailleLight, jeżeli się kupi BrailleLight'a. Jeżeli się poprosi firmę, no to nawet jak przyślę update do BrailleLight'a, bo pamiętam, że mi przysyłała na moje prośby, to nawet można było uwzględnić coś takiego, że oni wyślą aktualną dokumentację, aktualne pliki z dokumentacją, co zostało zmienione, aktualne nowe programy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, co my tu jeszcze mamy? I to jest ostatnia opcja, język A. To też wymaga dłuższego wyjaśnienia. Mówiłem trochę o pamięci. O pamięci Flash, która ma 12 mega, o pamięci RAM, która ma 2 mega. W pamięci RAM można pliki edytować, w pamięci Flash tylko czytać. Ale na tym pamięć się nie kończy. Brightlight ma specjalne banki pamięci, gdzie przechowuje swoje oprogramowanie. Język w tym przypadku oznacza tak naprawdę nazwę banku. A. Tu jest napisane język A. A to znaczy, że aktualnie oprogramowanie aktywne jest oprogramowanie polskie umieszczone w banku, aha I spacją możemy... Mm, przełączyć na, na język B, czyli bank B, czyli jeżeli mam, czyli po prostu, jakby to powiedzieć, yy, oprogramowanie zainstalowane w banku B. Podczas upgrade'u Brightlighta, bo można go oczywiście upgrade'ować, jego firmware, wybiera się, który bank chce się update'ować, A, B czy obydwa. Ja zawsze wolę wyróżnić, bo Czasem potrzebne jest użycie Brightlighta w języku angielskim I te banki właśnie to jest rewelacyjna rzecz Bo ja mam dostęp do Brightlighta w języku polskim I mam dostęp do Brightlighta w języku angielskim I język A oznacza ni mniej, ni więcej Tylko to, że aktywne jest oprogramowanie w banku A, czyli polskie I teraz naciskam spację, żeby uaktywnić oprogramowanie w banku B, czyli angielskie No, i powiedział: Millennium 20 Ready Help 10 Pages. Czyli po prostu, że pomoc jest otwarta, że ma 10 Pages, czyli 10 stron. jeżeli że Millennium 20 Ready, czyli Millennium 20, jest już gotowy do pracy. I słychać, przepraszam, słychać, że on to ładnie powiedział po angielsku. I teraz mamy, teraz mamy tutaj aktywne oprogramowanie B, czyli jak teraz wejdę do menu statusu, status menu, B. powiedział Status Menu Language B, czyli po prostu aktywne jest oprogramowanie w banku B, czyli w tym wypadku angielskie. No cóż, wracamy do polskiego, czyli znowu naciskam spację. I to tyle, jeżeli chodzi o menu statusu. Tu jest właściwie prawie 95% chyba konfiguracja. No te pozostałe 5%, no to jeszcze może pozostaje, no w te ustawienie parametrów mowy. No, może jakieś tam drobnostki jeszcze z menu opcji. I dobrze, i teraz tak. Niektóre rzeczy, jak powiedziałem, są dostępne spoza menu i TS statusu. Na przykład tryb konwersacyjny. Wyłączyłem tryb konwersacyjny, a zrobiłem to kombinacją G ze spacją, czyli pierwszy, drugi, czwarty, piąty, spacja. No cóż, włączmy go z powrotem. Czyli po raz drugi G ze spacją. Eee, dobra. Dalej, co my tu jeszcze mamy z tych pożyczet, pożytecznych rzeczy? Akord W, wcześniej opisywany, opisuje nam właśnie to poruszanie się po oknach, wierszach, zdaniach. No i ponieważ chcę wiersze, naciskam L. Jak zdania to S, jak okna to W. Ok, okay powiedział, nacisnąłem L. Dobra, co my tu jeszcze mamy z takich fajnych, pożytecznych kombinacji? E, możemy sprawdzić, e, mówię ja to a, przepraszam. E, możemy sprawdzić, e, na której stronie w dokumencie jesteśmy. Robimy to poprzez kombinację pierwszy, czwarty, szósty akord. Prowadź P, B lub A. P to jest strona czarnodrukowa, B brajlowska, A tak zwana absolutna. Naciśnijmy P. Proszę czekać, strona 1, wiersz 1. To odpowiedział nam, proszę czekać, bo on to sprawdza. Strona 1, wiersz 1, czyli tu gdzie jesteśmy. A na linijce mamy napisane 1, 1, czyli pierwsza, pierwsza liczba to jest strona, druga to jest wiersz. I to samo możemy dla braille'owskiej i dla czarnodrukowej. Jakie jeszcze tu są fajne, przydatne funkcje? Niech pomyślę przez chwilę. Moment. Aha, chyba coś jeszcze. A, przepraszam. OK. Wykonanie programu. Możemy gdybyśmy mieli w pamięci flash albo ram pliki z rozszerzeniem bns to są ni mniej ni więcej tylko programy dla brailayta. To możemy je wejść do menu tych programów poprzez akord p. No a ponieważ nie mam żadnych programów, no to powiedział nie znaleziono programów. co jeszcze? No niektóre jest tych skrótów oczywiście trochę więcej, ale będę je opisywać Raczej e, już e, podczas edycji. Edycję omówię e, zaraz po zarządzaniu plikami, bo to się niestety troszkę wiąże, także jeszcze trochę będziecie musieli na to poczekać. E, kolejna fajna e, e, opcja, czyli właściwie skrót klawiszowy. Czy pomijać puste wiersze, wybierz T lub N, czyli to, co omówiliśmy, nie pomijaj, czyli N. Okej, okay. do tego wszedłem poprzez akord RZ, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, szósty. W skrótach angielskich ten znak to jest AND, dlatego jeżeli ktoś ma tablicę brajlowską w screen leaderze i naciśnie Shift z siódemką, pojawia mu się taki RZ, i to jest znak Ampersand, czyli po angielsku AND. I ten znak end, czyli rzet w polskie, również możemy wpisać w menu statusu, żeby przejść na tą opcję mówić okna wiersze czy zdania, czyli to przesuwanie się czwarty akord, pierwszy akord. Dobra, co my tu jeszcze mamy ciekawego? Czytając, czytając plik możemy chcie wie chcieć wiedzieć... Oprócz na jakiej stronie jesteśmy Na jakim jesteśmy, można powiedzieć, bajcie dokumentu, ponieważ dokum Po włączeniu Brightlighta lub też po poruszaniu się po plików Oprócz numeru pliku, nazwy pliku, mamy jeszcze dostęp, ilość w bajtach No to jest taka kombinacja, że jak jesteśmy gdzieś w środku pliku To, to, to nam mówi na którym bajcie jesteśmy i jeszcze w której kolumnie, czyli dokładnie w którym znaku danego wiersza. Ja może... jaki by tu plik otworzyć? Albo przesunę się gdzieś. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. O, jeżeli Brailleite coś mówi długo i chcemy go wyciszyć, to naciskamy akord X czyli pier, pierwszy, trzeci, czwarty, szósty, spacja dobra teraz jestem gdzieś na jakimś tym dokument pomoc, na którym jestem ma dokładnie 39, 5, 500, 39 576 bajtów ale ja jestem gdzieś w środku i chcę sprawdzić, na którym bajcie jestem, żeby mniej więcej obliczyć, jak, jak ile już przeczytałem. No to naciskam kombinację pierwszy, piąty, szósty, czyli takie E ze spacją: kolumna 1, kursor 111. To mówi syntezator. Natomiast linijka wyświetla pierwszą, Pierwszą liczbę to jest 1, czyli znak w wierszu, na którym stoję, to jest pierwszy. I 111, czyli mam za sobą 111 bajtów jakby dokumentu stoję na 111 bajcie. Wiadomo, syntezator mówi to bardziej opisowo, linijka to tak skrótowo pokazuje jasno i dobitnie. No i to jest, nie powiem, bardzo przydatna yy, funkcja. Ok. I to tyle, jeżeli chodzi o konfigurację Brailite'a, o menu statusu. Właściwie można powiedzieć, że cały Brailite już mamy skonfigurowany. Kończymy drugą część, e, może po, nie wiem jak to powiedzieć podcastu, e, jakiegoś podręcznika. W każdym razie kończymy ten podcast. E, no, e, do, tak naprawdę omawianie Brailite'a, można powiedzieć, się dopiero zaczęło. E, od razu, może zapowiem mniej więcej co będzie w trzeciej części. W trzeciej części przejdziemy do trzeciego najważniejszego menu Brightlighta, więc menu opcji. E, w tych me, w ty, te menu opcji e, przedstawia po prostu, e, można powiedzieć, że daje dostęp do całego Brightlighta, do wszystkich jego podprogramów, do wszystkich jego funkcji. Tam jest zarządzanie plikami, zarządzanie plikami na karcie Compact Flash, kalkulator, data, czas, kalendarze, terminarze itd., itd. Tego jest trochę. Ale jak powiedziałem, to już będzie w trzeciej części. Ta druga część się kończy. Ja na koniec podam, może do siebie, jakieś namiary. Podaję, jak zwykle, maila fura 2 2pl F-U-R-A-2, cyfra 2, małpa Proszę pisać w sprawie tych podcastów, na temat Braille'a Może ktoś będzie chciał, żebym jakiś jeszcze o czymś podcast nagrał. No, w każdym razie, w razie jakichś uwag, proszę, proszę o kontakt. I to wszystko. Na dziś dziękuję. Kłania się Artur Rudkowski.